Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie z Grenady chciałem omówić kilka takich podstawowych informacji na temat przywoływania swojego duchowego stróża, rytuał połączenia. Jak już wcześniej mówiłem, przewodnicy duchowi, właściwi przewodnicy duchowi są bardzo istotni w tym, żebyśmy w naszym życiu codziennym czuli się w harmonii, czuli się pod protekcją naszego ducha, który jest stróżem naszego życia. A więc zruszę się do tego po prostu literaturą energetyczną i zacytuję kilka takich uwag. A więc, przywołanie swego duchowego stróża, rytuał połączenia. Trzeba się udać do swojej duchowej przestrzeni ochronnej i zadbać o to, aby nikt nam nie przeszkadzał. Trzeba usiąść wygodnie przez kilka minut i oddychać głęboko i regularnie. Wdech i wydech. Trzeba zwizualizować sobie duchowego stróża, medytować nad obrazkiem swojego anioła stróża, który sam narysowałeś, namalowałeś lub go kupiłeś. Skupić się nad tym wizerunkiem, uświadomić sobie cechy swojego duchowego stróża, których doświadczyłeś, jego dobro, jego moc, jego niestrudzenie w roli obrońcy. Zamknąć oczy i poczuć, jaki obraz anioła lub stróża wynika w ciebie. Doświadcz tej energii, która wpływa z niego i uświadamia sobie, że także ty w odwrotnym kierunku przekazujesz mu ją, powiedz głośno po cichu: witaj! I teraz powiesz imię danego stróża, danego anioła, który się zbliża do ciebie. Proszę, udzielaj mi jak do tej pory ochrony. Pozwól mi dalej mieć udział w twojej sile i mądrości. Szczególnie troszczę oddaję ci moją duchową przestrzeń ochronną. Zadbaj o to, by tylko pozytywne energie mogły się w nią wnikać. Dziękuję ci. Pozostań jeszcze kilka minut w cichym dialogu ze swoim osobistym duchem ochronnym. Możesz wsłuchać się w odpowiedź, którą ci ten dany anioł da. Także bardzo ważne jest, żeby po prostu skoncentrować się na swoich przewodnikach duchowych, prosić swoich przewodników duchowych, jeżeli mamy problemy życiowe, żeby nam pomogli w danej sytuacji życiowej, żeby nas chronili przed wszelkimi rodzaju inwazjami złych astrali, złych duchów, które są w przestrzeni, w eterze i mogą w danym momencie po prostu do nas się zbliżyć i próbować nas kusić lub atakować w jakikolwiek sposób, czy to energetycznie, czy to w systemie duchowym. Także bardzo istotne jest być w łączności z własnym przewodnikiem lub z dwoma przewodnikami duchowymi, których się ma. Można ich mieć oczywiście dwóch, to nie ma problemu. Tyle, że po prostu rozmawiać z nimi w każdy dzień i prosić ich o protekcję na dany dzień, na dany moment swojego życia. To nam pomoże po prostu być w takiej harmonii i nie mieć specjalnie w życiu problemów. Ja bym proponował, że jeżeli ktoś już ma właściwości radiosyzyjne, posługuje się wahadełkiem, posługuje się różdżką, by zbadał, jeśli ten przewodnik duchowy jest właściwy, że jest czystym przewodnikiem duchowym, ponieważ podczepiają się również źli przewodnicy duchowi, dzięki którym przysparza nam to problemu w życiu codziennym. Także jeżeli wahadełko mówi, że przewodnik duchowy nie jest dobry, wówczas robimy pewien taki ruch, oddalamy złych przewodników duchowych i przywołujemy do siebie z powrotem dobrych przewodników, których mieliśmy wcześniej. To jest taki proces przywoływania dobrych przewodników. Mentalnie możemy się koncentrować na oddaleniu złych przewodników i mentalnie możemy się koncentrować na przywołaniu dobrych przewodników duchowych, którzy nam pomagają właśnie na sprawy codziennego życia. Także to by była taka uwaga, jak to zrobić, jak po prostu myśleć, w jakim systemie myśleć, w jakim systemie przywoływać mentalnie dobrych przewodników duchowych. I osobom, które posługują się różdżką lub wahadełkiem, zachęcam do przebadania tego, bo to jest bardzo ważny element życia codziennego. Jeżeli macie, drodzy kochani, jakieś problemy z czymkolwiek, czy z pieniędzmi, czy z własnym zachowaniem, z własną kontrolą mentalną, przychodzą wam jakieś nieciekawe myśli, które są czarne, które nie są wasze, to jest podejrzenie, że wasi przewodnicy duchowi nie są właściwi i że jesteście otoczeni tak naprawdę przez duchy, które nie są czyste. Czyli po prostu przez albo jakieś demony, albo jakieś diabły astralne. I w tym momencie właśnie jest pożądane takie oddalenie tych energii i tych duchów z waszego pola aurycznego. Na marginesie chciałem wam zakomunikować, iż nasza firma posiada promienniki mineralne. Na linku pod YouTube'em możecie znaleźć linki do naszych aukcji. Dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam z Grenady i do widzenia.